Witam serdecznie delegację z Gąsek. Mieszki Ruszki, witam serdecznie kolejną delegację. Witam serdecznie delegację z Mieszek Wielkich. Witam serdecznie delegację z Modły. Nie chodzi. To kolejna delegacja, którą mam przyjemność przywitać. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w Piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni, nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra, zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów, jeśli kto chce, pójdź za mną, niech się zaprze samego siebie. Niech weźmie krzyż swój i niech nie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie chwale Ojca swego, razem z aniołami swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania. Oto słowo Pańskie. Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi, przez uszanowanie dla darów nieba, tęskno mi, Panie. Tymi słowami Cypriana Kamila Norwida witam dziś na tych uroczystościach dożynkowych gminnych gminy Ciechanowskiej. Ten bochen chleba upieczony z tegorocznej mąki, które przynieśli starami Państwo starostwo. Tymi samymi słowami witam również Was, drodzy uczestnicy tej liturgii, których wymieniałem na początku, przy świętej, przedstawicieli wiosek ze wspaniałymi, przepięknymi wieńcami żniwnymi. Tak niestety nasi piłkarze podani w przeglądzie sportowym dostali wszyscy jedynki. Ja przeżyłem strasznie, bo jestem fanem piłki nożnej, a skala była od 1 do 10. No to ja tutaj w tej skali od 1 do 10 wszystkim wieńcom daję dziesiątki. Z całym sercem i prawdziwie. Widać wasz artyzm i miłość do chleba. Bez was, kochani rolnicy, nie byłoby tego święta. Was, wszystkich ludzi ciężkiej pracy na roli, to znam bardzo z lat dziecinnych i młodzieńczych. Bez was nie byłoby żniw, nie byłoby chleba, puste byłyby stoły w naszych domach i rodzinach, nie miano by co podać w restauracjach, w barach,
w ośrodkach żywienia. Ostatecznie ludzkość zmarłaby z grobu, z głodu. Dlatego tak modlimy się, chleba naszego poprzedniego daje nam dzisiaj. Z szacunkiem wycofałem ten chleb, wasz bochen chleba przepiękny, bo tak robiła moja mama, robiąc na krzyża, piekła dla nas chleb, dla siedmiorga dzieci przez kilkadziesiąt lat, bo to było 20-30 lat, potem już nie mogła, ale takiego chleba nigdy w życiu już nie jadłem potem i zawsze robiła też na nim znak krzyża. Bo chleb jest wartością bezcenną, słusznie więc pisze poeta, pachnie na stole świeży chleb pieczony, już z nowej mąki, to nad kłosami tego chleba latem śpiewały skowronki. W tym bochnie jest zaklęte życie i wszystkich nas przetrwanie i ciało Twoje, dobry Jezu, z miłością nam oddane. Ten bochen chleba jest ołtarzem na każdym naszym stole, więc każdą kromkę dzielmy z głodnym, spełniając Bożą wolę. Jeżeli zrozumie każdy człowiek, że w chlebie jest Bóg żywy, to podział bochna chleba musi być sprawiedliwy. Siostry i bracia, kochani rolnicy, patrzymy dzisiaj na ten chleb, którym będziemy się dzielić przez cały rok. Patrzymy na chleb, który był zawsze na polskim stole i choć go mogło być niewiele, to zawsze jakoś starczyło i dla rodziny, i dla biednego, i potrzebującego. Ten chleb, on nas ciągle uczy być dobrym i przypomina nam to, czego uczył święty Albert, że trzeba być dobrym jak chleb, który leży na stole i z którego każdy może odłamać tyle, ile potrzebuje. Gdy jest chleb, jest wszystko. Chleb też łączy nas przy stole. Chleb nas łączy w miłości, w zatroskaniu o siebie. Chleb zawsze otwiera oczy na naszych bliźnich i potrzebujących pomocy. W jednym ze wspomnień Matki Teresy z Kalkuty można przeczytać. Przed kilkoma tygodniami przybyła do naszego domu młoda para i podarowała dużą sumę pieniędzy na jedzenie dla ubogich. Spytałam, gdzie zdobyliście aż taką sumę? Wyjaśnili, 2 dni temu pobraliśmy się, przed ślubem podjęliśmy postanowienie, nie będziemy kupować ślubnego stroju, nie będziemy urządzać weselnego przyjęcia. Te pieniądze podarujemy siostrze. Zdaję sobie sprawę, jakie to ma znaczenie dla hinduskiej rodziny i na jak wielkie zdobyli się wyrzeczenie. Spytałem ich, a dlaczego tak postąpiliście? Odparli, kochamy się tak bardzo, że chcielibyśmy się dzielić i dzielić naszą radość i miłość z ludźmi, którym siostro służą. I zaznaliśmy tej radości. A gdzie ta miłość się zaczyna? W domu. W domu rodzinnym. A jak się zaczyna? Kiedy dzielimy się tym, co mamy, choć jest to wyrzeczenie. Kiedy kochamy aż do bólu. Nie jesteśmy w stanie kochać tak jak Jezus, bo nasza ludzka miłość jest bardzo krucha. Dlatego najważniejsze jest, aby dać się pokochać przez Jezusa i by chcieć odzajemnić tę miłość, by chcieć się przejąć tym, iż jest się kochanym i tę miłość dać innym. Szczęściem człowieka jest kochać i być kochanym. I nikt nie znajdzie lepszej definicji szczęścia. Bóg właśnie w tym celu stworzył człowieka. Nie myśleć o sobie, nie zamykać się na innych, ale dawać Boga innym. Chrześcijaństwo to świadectwo miłości i z miłości kiedyś będziemy sądzeni. I znów przytoczę słowa Matki Teresy z Kalkuty, kiedy odbierała Nagrodę Nobla, ta kruszyna, która zawstydziła polityków, mężów stanu, bogatych miliarderów, bo nie miała nic, a ta kruszyna pomogła setkom, tysiącom ludzi na świecie. To powiedziała wówczas, przypomnę, człowiek jest nierozumny, egocentryczny, nieważny, kochaj go. Chciałbyś zrobić coś wspaniałego, ale inni źle oceniają Twoje intencje. Nieważne. Czyń im dobro. Dobro, które czynisz, może być jutro zapomniane. Nieważne. To dobro czyń. Pomagasz ludziom, a oni tego nie zauważają. Nieważne. Pomagaj im.
Bóg to widzi. Pragniesz dać innym to, co w tobie najlepsze, a inni mogą cię odrzucić, a nawet skopać. Nieważne. Dawaj innym dobro. Nigdy to nie będzie zapomniane i stokroć będzie tobie oddane, a będziesz miał skarb w niebie, jak mówi Jezus. Znamy taką piosenkę maryjną, rzadko dziś śpiewano. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci, trzeba Boga, więc ludziom nieśmy go tak jak ona, jak Maryja. Roman Brandstetter w swoim monumentalnym dziele Jezus z Nazaretu ukazuje Maryję, która w domu krewnych wykonuje jedno z najpiękniejszych czynności niewieścich, jako jest pieczenia chleba. W kuchni panowała cisza, pisze, przerywana tylko klaskaniem dłoni Miriam uderzających w ciasto. A było w tym klaskaniu nie tylko gospodarska troska o kształt chleba, ale również głęboka wola przekazania ciastu za pomocą rytmicznych ruchów dłoni tętna żywego życia, owej wewnętrznej świetliście wibrującej muzyki, którą każdy człowiek w sobie dźwiga, a jeżeli nie przenosi jej na dzieła swoich rąk, wychodzą spod nich rzeczy martwe, bezużyteczne, a może nawet złe. Matka Pana Jezusa pracuje przy piecu, garnkach i pieluchach. Wyrosła z ewangelicznej inspiracji intuicja pisarska Brandstettera trafnie wskazuje, iż we wszelkie wykonywanie zajęcia Maryja wkładała całą dobroć rozmiłanego w Bogu i ludziach serca. Ta integralność, jedność serca, pracy, służby jest ogromnie ważna. Albowiem, jak pisał autor Jezusa z Nazaretu, serce, w którym nie odnajdziesz chleba, jest przekleństwem. Chleb, w którym nie bije serce, jest trucizną. Śmierć na wybrzeżu Artemidy. Bracia i siostry, przekleństwem dla narodu polskiego i dla każdego narodu są serca zimne, nieskore do pomocy, obojętne serca, które potrafią wyzyskiwać i krzywdzić współrodaków, odmawiając im chleba, choćby w postaci godziwej i dawanej często zapłaty. Trującym jest chleb bogactwa, zasklepiającego się we własnym egoizmie, tuczonego krzywdą ludzi prostych, lekceważonych, odprawianych z kwitkiem, poniewieranej w człowieczej godności, lekko ręką skazywanych na ból rozłąki, na gorzki, niosący tyle zagrożeń żywot eurowyrobnika. A przecież jesteśmy narodem katolickim. Ponad 1000 lat temu Bóg skierował do naszych ojców zaproszenie do włączenia się w dzieje zbawienia. Nasi ojcowie na wzór Maryi odpowiedzieli fiat, tak, chcemy być ludźmi wiary. Chcemy należeć do Chrystusa i Jego Matki. Chcemy kochać Boga i ludzi. Czy pamiętamy złożone przed pół wiekiem jasnogórskie śluby? Jeśli nie, to może warto jednak przypomnieć i rzeczywiście wypełnić je. Przyrzekamy, napisał prymas tysiąclecia dla ludu, usilnie pracować nad tym, aby w ojczyźnie naszej wszystkie dzieci narodu żyły w miłości i sprawiedliwości, w zgodzie i w pokoju, aby wśród nas nie było nienawiści, przemocy i wyzysku. Przyrzekamy dzielić się między sobą ochotnie plonami ziemi i owocami pracy, aby pod wspólnym dachem domostwa naszego nie było głodnych, bezdomnych i płaczących. Przyrzekamy zdobywać cnoty, wierności i sumienności, pracowitości, oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Te przyrzeczenia odnowimy w najbliższy piątek, 8 września, w Matki Bożej Siewnej, Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Jakie to jest ważne, żebyśmy to zrobili w naszych parafiach, rodzinach, chociaż wiem, że na pewno stanie się to w parze, to ma wtedy uroczysty odpust. To Chrystus pragnie, nasz Pan, abyśmy mieli otwarte oczy i serca na wszystkich bliźnich potrzebujących pomocy. Kto dzisiaj nam powiedział, co z tego, żebyś wszystkie skarby na ziemi pozyskał, a szkodę byś na duszy poniósł i byś nie zbawił swojej nieśmiertelnej duszy. To Chrystus prosi nas dzisiaj, tu i teraz,
abyśmy byli przedłużeniem Jego rąk i ust. Domaga się, abyśmy byli gotowi pomagać ludziom. Dlatego popatrz, może żyją wokół Ciebie ludzie, którzy nie mają co do garnka włożyć. Zauważ, może żyją wokół tacy, których ucieszy talerz darowanej zupy i kawałek czy kromka chleba. Rozejrzyj się, może żyje wśród ludzi, a może masz sąsiada, który ma mokre powieki od łez. Dlaczego? Bo ktoś zapomniał, zawiódł albo wyrzekł się, bo dzieci go nie chcą odwiedzać. Dobroć będzie miła zawsze i zawsze potrzebna. Nie możesz mieć zamkniętych oczu. Ludzie nie są tacy źli, jeśli patrzy się na nich z miłością i sercem. Każdy człowiek jest darem losu. Każdy, kogo spotkasz, ten, kto jest bliski, ten, kto jest niemiły. Każdy człowiek potrzebuje Twoich dobroci, oczu, otwartych dłoni, ciepłego spojrzenia. Miłość dano nam po to, by ją pomnażać drugim człowieku. Wielbię dzisiaj Jezusa za to, że jest wielu takich ludzi również wśród tu nas, którzy nigdy nie tracą okazji do czynienia dobra, których tyle dobroci też sam doznałem, jak na przykład moich parafian, ale też od ludzi tutaj jeszcze innych, gdzieś tam w tych urzędach. I modlę się dziś do Jezusa za was wszystkich, abyście mieli dobre serca, abyście widzieli sercem miłością, abyście widzieli każdego człowieka, każdemu umieli pomóc. Bardzo polecam swoich kochanych rolników, wszystkich tutaj. Bardzo dziękuję Bogu, że to powołanie święte swoje tak pięknie realizują. Bo można być człowiekiem, który przez całe życie patrzy w lustro, a widzi tam tylko własne odbicie, własne sprawy. A można być człowiekiem, który przez całe życie nie zauważa nikogo. Można być człowiekiem, który jest tak zajęty budowaniem czy przeżywaniem własnego szczęścia, że w pewnym momencie staje się niewidomy, ślepy i głuchy na innych. A można też podarować komuś czas, swoje serce i swoją dobrą wolę. Ale to potrafi tylko człowiek, który nosi w sobie dobro, który jest dobry jak chleb, czy jest człowiekiem o wrażliwym sercu. Chyba najpiękniejsze w Kościele Chrystusowym jest to, że jest otwarty na wszystkich ludzi, że cały jest służbą i mistrzostwem, że każdy z was dzisiaj może podejść, przyjąć chleb najświętszy, ciało Chrystusa dla zbawienia swojej duszy nieśmiertelnej. Powinniśmy być dumni, że jesteśmy cząstką tego Kościoła, że naród nie traci wiary, że jest Polska wyspą wobec morza narodów już okalających nas, a nie wierzących. Niemcy na przykład, w tej chwili 5% Niemców tylko prosi o chrzest, 95% Czechów dumnych jest z tego, że nie wierzy, nie potępiamy ich, to są nasi sąsiedzi, ale bądźmy, kochani bracia i siostry, kochani rolnicy, ludźmi głębokiej wiary i miłości. Jesteście ludźmi ciężkiej pracy, ale pięknej pracy. Tak jak wy dziękujecie dziś Bogu za błogosławieństwo w tegorocznych plonach, tak i ja dziękuję tu z kapłanami za waszą pracę, za wasz trud, za wasz chleb, który z takim smakiem jemy w naszych domach i przy naszych stołach. I przepraszam was w imieniu tych, którzy nie potrafią lub nie chcą uszanować waszego trudu, ale też proszę, abyście szanowali wzajemnie swoje owoce pracy, a przede wszystkim siebie i pracę innych, i abyście umieli sobie przebaczyć i dzielić się tym chlebem z innymi. Zakończę, bo czas kończyć, wiem, sceną z Chłopów, którą czytam. To jest wielkie arcydzieło. Po raz kolejny postanowiłem przeczytać, bo w młodości dotarło to do mnie, ale wzruszam się. Płakałem ostatnio nad śmiercią Kuby, ale też wzruszyłem się nad śmiercią Boryny, prawdziwego polskiego chłopa z krwi i kości, który to przed śmiercią idzie siać na zakonie, tak jak to robił jego ojciec i dziad. I przychylił się pod ciężarem, pisze Władysław Reymont, laureat Nagrody Nobla, i z wolna krok za krokiem szedł z tym błogosławiącym, półkolistym rzutem posiewał ziemię na zagonach. Łapa, pies,
gospodarski chodził za nim, a kiedy ptak jak spłoszony zerwał się spod nóg, gonił przez chwilę i znowu powracał na służbę do swego pana. A Boryna, zapatrzony przez się w cały ten urokliwy świat nocy zwieszonej, szedł za gonami cicho niby widmo, błogosławiąc każdej grudce ziemi, każdemu źbu i siał, siał, wciąż siał, siał niestrudzenie. Potykał się o skiby, plątał we wyrwach. Niekiedy się nawet przewracał, jeno się nic o tym nie wiedział i nic nie czuł, kromie tej potrzeby głuchej, a nieprzeparte było ta chęć siania. Zatrzęsły się drzewa samotne, deszcz poschniętych liści zaszemrał po kłosach, zakołysały się zboża i trawy, a z niskich, rozdorganych pól podniósł się cichy, tworzliwy, jękliwy głos. Gospodarzu! Gospodarzu! Dosłyszał wreszcie, że rozglądają się. Wołał cicho. Dyć jestem. Czego co? Ostańcie. Ostańcie z nami. Ostańcie. Zmartwiał naraz. Wszystko przycichło i stanęło w miejscu. Błyskawica otworzyła mu oczy z pomroki śmiertelnej. Niebo się rozwarło przed nim. A tam w jasnościach oślepiających Bóg Ojciec, siedzący na tronie, ze snopów wyciąga ku niemu ręce i rzecze dobrotliwie. Pójdźże, duszko człowiecza, do mnie. Pójdźże, utrudzony parobku. Zachwiał się Boryna, roztworzył ręce, jak w czas podniesienia. Panie Boże, zapłać, odrzekł. I runął na twarz przed tym przenajświętszym majestatem boskim. Padł i pomarł w onej łaski pańskiej godzinie. Świt się nad nim uczynił, a łapa był długo i żałośnie. Mówię tak jak Boryna. Panie Boże, zapłać. Amen. Panie wójcie, witam. To jest wyjątkowy dzień dla gminy Myślę, dożynki gminne, po raz drugi organizowane przez gminę. No i jakie wrażenie? Jesteśmy po mszy świętej, po pańskim przemówieniu. Teraz już niebawem czas na tą część artystyczną. Znaczy, drugie dożynki dla rolników święto, dla mnie jak zawsze stres, zawsze przeżywanie, zawsze trema. Pogoda dzisiaj straszyła od rana, może nie ma tylu rolników, co powinno być, ale pomału przy trzecich, przy czwartych dożynkach, że będzie nas więcej, jest bardzo dużo osób, a trzeba jeszcze pamiętać, że nie wszyscy bezpośrednio na mszę przychodzą, na pewno przyjdą na występy, przyjdą na gościa naszego dnia, czyli mam nadzieję, że przez ten teren w czasie tych godzin trwania dożynek przewinie się około 1500 ludzi, z czego będę bardzo zadowolony, bo to, co włożyliśmy wysiłek i trud, to nie dla siebie, tylko dla tych ludzi, którzy mają tu być i którzy mają się cieszyć i radować tym świętem. Tak, w czasie przemówienia mówił pan o rozwoju gminy. Gmina się rozwija, coraz większy budżet, czyli nic, tylko się cieszyć i dalej tak ciężko pracować. No, kasa wzrasta, liczebność wzrasta, bo 20 lat temu mieliśmy 5300 mieszkańców, mamy już ponad 7000 mieszkańców, także nic by nie należało sobie życzyć, jak najdłużej tu pracować, ale niestety lata uciekają. Jeżeli wyborcy pozwolą jeszcze jedną kadencję, to będę wdzięczny, jeżeli nie, to będzie
będzie mi obserwować, to jest z boku, ale mam nadzieję, że będzie dobrze, że przynajmniej jeszcze 6 dożynek przede mną. No właśnie, przy takiej okazji myślę, warto pożyczyć sobie czegoś sobie, mieszkańcom. Czego by pan życzył? Przede wszystkim mieszkańcom gminy. Znaczy, mieszkańcom gminy to życzę tym, co uprawiają ziemię, żeby nie dotykały ich kataklizmy, żeby zawsze im służyła pogoda, żeby plony były jak najlepsze, ceny jak najwyższe, a mieszkańcom tym, co nie uprawiają bezpośrednio gleby, no żeby też tragedie ich nie dotykały, żeby zawsze mieli miejsce pracy, żeby śmiało mogli korzystać z tych plonów rolnika. Także po prostu dużo zdrowia, wytrwałości, opieki Pana Boga nad sobą i wystarczy. A sobie czego Pan życzy? No żebym jeszcze mógł 5 razy dożynki zorganizować. No. Dobrze, czyli tak, w takim razie życzę dobrej, owocnej zabawy, no i do zobaczenia za rok w takim razie. Do zobaczenia, za rok na pewno. Dalej zobaczymy.